Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 55. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 36. Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca, bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp. Zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego. Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry. Twoje wyroki jak wielka otchłań. Niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom. Jak cenna jest Twoja łaska. Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł, sycą się tłuszczem Twojego domu. Poisz ich potokiem Twoich rozkoszy, albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość. Zachowaj łaskę twą dla tych, co ciebie znają, i sprawiedliwość twą dla ludzi prawego serca. Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka, i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy. Oto czyniący nieprawość runeli, zostali powaleni i nie mogą powstać. Rozdziały 28 i 29 Księgi Liczb Zawierają kolejne przepisy związane z ofiarami świątynnymi, składanymi podczas dni świątecznych. Pan mówił tak do Mojżesza: Oznajmij Izraelitom następujące rozporządzenie. Czuwajcie nad tym, by składać mi w określonym czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane, na miłą woni dla mnie. Oznajmij im, Ofiary spalane, które winniście składać Panu, są następujące. Dwa roczne jagnięta bez skazy codziennie na nieustanną ofiarę całopalną. Jedno jagnie ma być złożone na całopalenie rano, a drugie wieczorem. Do tego, jako ofiara pokarmowa, dziesiąta część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą według miary jednej czwartej chinu oliwy wyciśniętej z oliwek. To jest ustawiczne całopalenie, które już na górze Synaj składano Panu jako miłą woń ofiary spalanej. Do tego jako ofiara płynna wino w ilości jednej czwartej chinu na każde jagnie. Sycera ma być wylana dla Pana w obrębie świątyni. Drugie jagnie winieneś ofiarować o zmierzchu. Złóż w ofierze z tymi samymi ofiarami pokarmowymi, podobnie jak rano, Należącą do nich ofiarę płynną jako miłą woń ofiary spalanej dla Pana. W dzień szabatu winniście złożyć w ofierze dwa roczne jagnięta bez skazy z dwiema dziesiątymi efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę pokarmową i należącą do tego ofiarę płynną. To jest ofiara całopalna sobotnia na każdy szabat oprócz całopalenia ustawicznego i ofiary płynnej. Każdego pierwszego dnia Waszego miesiąca macie złożyć Panu na całopalenie dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt bez skazy. Do każdego cielca dodacie dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę pokarmową, a do barana dwie dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową. Dalej. Do każdego jagnięcia jako ofiarę pokarmową jedną dziesiątą efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Wszystko jako ofiarę całopalną, jako woni miłą Panu. Przynależną ofiarą płynną będzie pół chinu wina na cielca, jedna trzecia na barana i jedna czwarta chinu na jedno jagnię. To jest ofiara podczas Nowiu Księżyca, którą co miesiąc przez wszystkie miesiące roku macie składać. Wreszcie pozostałą ofiarą całopalną i przynależną do niej ofiarą płynną winien być złożony Panu w ofierze kozioł jako ofiara przebłagalna. W czternastym dniu pierwszego miesiąca jest Pascha Pana. Piętnastego zaś dnia tegoż miesiąca jest święto, i odtąd przez siedem dni można jeść tylko przaśny chleb. W dniu pierwszym będzie zwołanie święte i nie wolno wykonywać żadnej pracy. Jako ofiarę spalaną, jako całopalenie dla Pana, winniście wtedy złożyć dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt, a wszystkie one mają być bez skazy. Przynależna do tego ofiara pokarmowa ma się składać z najczystszej mąki zaprawionej oliwą, trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte na barana, a jedna dziesiąta na każde z siedmiu jagniąt. Wreszcie, jeden kozioł na ofiarę przebłagalną, by dokonać za Was przebłagania. Wszystko to ma być złożone oprócz porannego całopalenia, które jest ustawicznym całopaleniem. Takie ofiary macie składać codziennie przez siedem dni jako pokarm, jako ofiary spalane, jako woń miłą panu. Winny być one składane oprócz codziennej ofiary całopalenia i przynależnej do niej ofiary płynnej. Dzień siódmy będzie znowu dniem świętego zwołania i wtedy żadnej pracy wykonywać nie będziecie. Także w dniu pierwocin, gdy składacie Panu ofiarę z nowego zboża w święto tygodni, ma być dla Was zwołanie święte. Wtedy nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Złóżcie wtedy na ofiarę całopalną, jako wonie miłą Panu, dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt. Do tego przynależną ofiarę pokarmową, najczystszą mąkę zaprawioną oliwą. Mianowicie trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na barana i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt, wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, by dokonać za Was przebłagania. To wszystko macie złożyć w ofierze oprócz codziennego całopalenia i przynależnej do niego ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. W pierwszym dniu siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie święte. Wtedy nie wolno wykonywać żadnej pracy. Będzie on dla Was dniem dźwięku trąb. Złożycie wtedy na ofiarę całopalną, jako woń miłą Panu, jednego młodego cielca, barana i siedem jagniąt jednorocznych bez skazy. Do tego odpowiednią ofiarę pokarmową, najczystszą mąkę zaprawioną oliwą a mianowicie trzy dziesiąte efy na jednego cielca, dwie dziesiąte na barana i jedną dziesiątą na każde jagnię. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, by dokonać za Was przebłagania. A to ma być złożone oprócz stałej ofiary całopalnej na nowiu wraz z ofiarą pokarmową i oprócz stałej ofiary całopalnej z przynależnymi do niej ofiarami pokarmowymi i płynnymi, według przepisu. Jako miła woń ofiar spalanych dla Pana. Również dziesiątego dnia tegoż siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie święte i post. Nie wolno też wykonywać żadnej pracy. Na ofiarę całopalną macie złożyć jako woń miłą Panu młodego cielca, barana i siedem jednorocznych jagniąt. Wszystkie one będą bez skazy. Następnie należącą do tego ofiarę pokarmową. Najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte na każdego barana i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt, wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ofiary przebłagalnej z powodu dnia przebłagania i ustawicznej ofiary całopalnej oraz przynależnej do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zwołanie święte. Nie wolno wtedy wykonywać żadnej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzić święto Pańskie. Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, jako woni miłą Panu, złożycie trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego odpowiednią ofiarę pokarmową. Najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie trzy dziesiąte Efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na każdego z dwóch baranów i po jednej dziesiątej na każde z czternastu jagniąt. Ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej, przynależnej ofiary pokarmowej i ofiary płynnej. Drugiego dnia. Dwanaście młodych cielców, dwa barany i czternaście jagniąt jednorocznych bez skazy. Do nich przynależną ofiarę pokarmową i ofiary płynne, dołączone do ofiar zwołów, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. Trzeciego dnia 11 młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego przynależną ofiarę pokarmową i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła, jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. Czwartego dnia dziesięć młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego przynależną ofiarę pokarmową i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. Piątego dnia 9 młodych cielców, dwa barany i 14 jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego przynależną ofiarę pokarmową i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. Szóstego dnia: Osiem młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego przynależną ofiarę pokarmową i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. Siódmego dnia, siedem młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego przynależną ofiarę pokarmową i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych. Ósmego dnia będzie dla Was uroczyste zgromadzenie i nie możecie wykonywać żadnej pracy. Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, jako woni miłą Panu, złożycie jednego cielca, jednego barana i siedem jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego przynależne do nich ofiarę pokarmową i ofiary płynne, dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej ofiary pokarmowej i ofiary płynnej. To macie czynić dla Pana w czasie waszych świąt, niezależnie od tego, co ofiarujecie na mocy waszych ślubów, lub jako wasze dobrowolne dary na ofiary całopalne, ofiary pokarmowe płynne oraz na wasze ofiary biesiadne. Rozdział XIX ewangelii według świętego Mateusza opisuje kolejne etapy posługi Jezusa, skupiając się na jego nauczaniu dotyczącym małżeństwa, celibatu, bogactwa oraz na jego interakcjach z dziećmi i bogatym młodzieńcem. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam je uzdrowił. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę, i zadali mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił Wam Mojżesz oddalać Wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. A kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują. Lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. A oto podszedł do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go, Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czcij ojca i matkę, oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec. Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe. Lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.